Pędzimy jak dzikie tapiry, czyli profesor Władysław Bartoszewski w obrazkach. Rysuje Henryk Sawka. Czyta Krystyna Czubówna. Wrzesień 2007 roku. Filharmonia Krakowska. Trwa konwencja wyborcza PO. Za kulisami na swe wystąpienie czeka profesor, który przyjechał z Warszawy, żeby przede wszystkim udzielić poparcia Jarosławowi Gowinowi, kandydującemu z pierwszego miejsca listy do Sejmu. Mało kto pamięta, ale Władysław Bartoszewski miał bogate doświadczenie wiecowego mówcy. Tuż po wojnie był członkiem opozycyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1946 roku ludowcy obchodzili półwiecze działalności i co niedziela w różnych miejscowościach organizowano jubileuszowe wiece, rzecz jasna o charakterze mocno politycznym i agitacyjnym. Młody Bartoszewski wskakiwał na motopompę strażacką i przemawiał. Jak? W rozmowie z Michałem Komarem tak wspominał radę otrzymaną od zaprawionych w propagandowych bojach towarzyszy. Kolego redaktorze, tylko żadnych grzecznościowych powitań. Chłop o 4 rano zaprzęga konie, żeby przyjechać na wiec. Najpierw idzie na mszę, po mszy musi sobie pojeść i popić, potem staje pod gołym niebem, żeby was wysłuchać. Mowa ma być długa, żeby mu nogi w dupę wrosły. Wtedy poczuje się uszanowany. Wróćmy jednak do Krakowa. Zza kulis profesor słucha kolejnych wystąpień. Zimna, nudna mowa traba. Powoli zaczyna się irytować. W ogóle nie potrafią przemawiać. Trzeba rozpalić ludzi. W latach 40. to się przemawiało. Na scenę wkracza już niczym ogień. Z jego ust padają słynne słowa: ja kategorycznie wypraszam sobie rządzenie Polską przez niekompetentnych ludzi, działaczy partyjnych, niekompetentnych dyplomatołków. Publiczność bije brawo jak oszalała, a fraza o dyplomatołkach obiega całą Polskę.